Jak to jest urodzić adoptowane dziecko? Bo rozumiem, że jest to jakiś proces, który można porównać z tym momentem, kiedy zostaje się mamą. Jak było u ciebie, Magi? Bo ty mówisz że o ciąży adopcyjnej. Tak, tak. Ja lubię, wiecie co, adopcyjne macierzyństwo i biologiczne macierzyństwo nie jest tym samym. To trzeba wyraźnie podkreślić, ale lubię używać tych porównań, żeby inni mogli lepiej zrozumieć, tak? Bo łatwo sobie wyobrazić, o co tu chodzi. Ciąża to jest to wszystko, co się dzieje, gdy się czeka na ten telefon. Już jest się przygotowanym, już te starania były zrobione. I potem ten moment, kiedy dzwoni telefon. I wtedy to jest ten moment, kiedy tak naprawdę czujesz, że rozpoczyna się akcja porodowa. Ja to tak nazywam, tak? Już teraz wiesz, że jest znalezione. Już tylko trzeba pojechać, zobaczyć, podjąć decyzję, zapisać, przejść te ostateczne rozprawy sądowe i płyniesz. I powiem wam, że no minęło trochę lat, tak może nie będę aż mówić ile, ale trochę lat minęło. Prawie obydwie córki są dorosłe i tego jednego momentu nie da się zapomnieć. I za każdym razem do niego wracam, jestem bardzo wzruszona. Po prostu tego telefonu? Tak, to jak zadzwonił, to w jakim miejscu stałam, to co widziałam, to co czułam, to co myślałam. Za każdym razem obydwa telefony. I powiem wam, to jest takie tąpnięcie w głowę, że no naprawdę, no nie da się pomylić. No jak ktoś rodził, to wie o co chodzi, jak są te właściwe skurcze. A Monika u ciebie? To ja dzwoniłam, więc nie czekałam. Sześć razy dziennie. No. To już. Nie podchodziłam dzwonić, nie dzwonić, nie dzwonić, nie dzwonić i w końcu zadzwoniłam. No i u nas ze względu na to, że my no, decydowaliśmy się od początku na adopcję dziecka z zespołem Downa, trochę to inaczej wyglądało. Mając już jedno dziecko z zespołem Downa, ja byłam w ciąży, więc ja byłam podwójnie w ciąży, tak, z Dorką, która miała się urodzić, no i z moim biologicznym synkiem. Czyli wy podjęliście decyzję o adopcji Dorki jeszcze przed tym, jak ona się urodziła. Tak. Ale wiedząc, że będzie to dziecko z zespołem Down. Tak, tak. W styczniu podjęliśmy decyzję, a Dorka się urodziła w lutym. Mhm. Więc no to u nas było naprawdę, ta ciąża była szybka. Bardzo szybka. Tak. Idealna dla mnie. Tak. Ale ty, Monika, no bo urodziłaś pierwszego syna, Henka, z zespołem Downa i wiedziałaś, że drugie dziecko też chciałabyś, żeby miało właśnie... To nie był mój pomysł. To był pomysł mojego męża, Wojtka. To znaczy tak, jak już... Ja w ciąży, będąc z Bogusiem, miałam takiego bzika, że ja muszę już teraz zacząć się o starania, zacząć starania o adopcję ze względu na te procedury, że to będzie trwało, no i że ja już jestem w ciąży, więc powiedzą bala, nie? No tak, tak. Ona nie myśli ratownika. Standard. No, więc, ale też wiesz, uzasadnione. Tak. No, zgadzam się z tym. Więc mówię, no na pewno będzie to trwało, więc może po prostu już teraz zaczniemy, bo wiecie, 2-3 lata sobie poczekamy, nie? No i czekaliśmy miesiąc.